Nietolerancja pokarmowa to jest nieprawidłowa reakcja przewodu pokarmowego na jakiś składnik, który znajduje się w diecie dziecka czy osoby dorosłej. Nietolerancja pokarmowa dotyczy przede wszystkim objawów ze strony przewodu pokarmowego, ponieważ tutaj jest niedobór enzymu, który trawi składniki pokarmowe i najczęstszymi objawami są bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, czasem też wymioty. Nietolerancja pokarmowa i alergia pokarmowa mogą przebiegać w sposób bardzo podobny, jednak mechanizm powstawania tych zaburzeń jest zupełnie inny. Tak jak w nietolerancji pokarmowej dotyczy on niedoborów enzymatycznych przewodu pokarmowego i objawy będą tylko i wyłącznie związane z przewodem pokarmowym, tak alergia, ponieważ jest to reakcja immunologiczna obejmująca cały organizm człowieka, będzie przebiegała zarówno z objawami ze strony przewodu pokarmowego, ale też z innymi, na przykład z wysypką, która obejmuje skórę, z zaburzeniami oddychania, dusznością, a więc z układami, które z przewodem pokarmowym nic wspólnego nie mają. Kolka jelitowa jest dość typowym i często występującym objawem, problemem u najmłodszych dzieci. Z miesiąca na miesiąc, kiedy dziecko będzie coraz bardziej dojrzałe i jego przewód pokarmowy też, te dolegliwości będą zmniejszały się, aż całkowicie ustąpią. Natomiast jeżeli kolki są bardzo silne, dziecko przez prawie cały dzień albo całą noc nie śpi, płacze, należy na pewno zgłosić się do lekarza, bo trzeba sprawdzić, czy przypadkiem nie ma jakiejś innej przyczyny niż ta niedojrzałość przewodu pokarmowego, coś, co nie jest fizjologią. Z tą kolką fizjologiczną możemy próbować walczyć, podając dziecku substancje, które wiążą gazy znajdujące się w jelitach, a więc tak zwany simetikon, dostępny w aptekach. Można próbować delikatnie działające, specjalnie przeznaczone dla najmłodszych dzieci środki, które działają rozkurczowo. Natomiast często polecane preparaty ziołowe, a więc te tak zwane herbatki ziołowe, tu trzeba pamiętać, że one mogą działać różnie. Są dzieci, u których rzeczywiście wywołują dobry efekt, te kolki zmniejszają się, czy nawet całkowicie ustępują i nie stanowią problemu. Natomiast są dzieci, u których środki ziołowe poprzez pobudzenie motoryki przewodu pokarmowego mogą wręcz nasilać kolki, więc tu trzeba być ostrożnym.